Cześć, witajcie wszyscy, z tej strony Kapifili, a to kolejny odcinek kariery Wisłą Kraków FIFA 18. Dzisiaj pozostały nam jeszcze grudniowe mecze, więc grudzień 2018 mamy dzisiaj do rozegrania. Trzy mecze z ekstraklasowe i jeden mecz w Lidze Mistrzów, zakończenie tej fazy grupowej, mecz z Manchesterem United, więc z pewnością będzie tutaj ciekawie. Ale tam generalnie nie musimy się aż tak bardzo przykładać, bo jednak z grupy nam się jakimś cudem udało wyjść. No a teraz mecz z Termaliką, który myślę, że moglibyśmy przesymulować. Generalnie to w sumie na dole możecie widzieć te przyciski tak jakbym grał na klawiaturze, ale nie, spokojnie gram na padzie, tylko akurat jak odpalałem grę, to odpaliłem ją za pomocą klawiatury, że tak powiem. Tak prezentuje się skład na mecz z Termaliką, więc jest parę znanych nazwisk, parę mniej znanych. W każdym razie musimy gonić Jagiellonię z pewnością, bo trochę punktów jeszcze tracimy. Ostatnio udało się trochę tych punktów nadrobić, ale tutaj Jagiellonia wciąż jest w szczytowej formie, więc pasowałoby tutaj więcej punktów nie tracić. Ale niestety mecz z Termaliką kończy się wynikiem 2-2. Widzę, że Basza oraz Kolew tutaj zdobywali bramki dla naszej drużyny. Termalika grała w dziesiątkę, jednak Gutkowski zdołał zdobyć dwie bramki. No niestety zwycięstwa nie ma, ale teraz już szykujmy się do meczu z Manchesterem United. Gonzalez ma kontuzję i nie wiadomo, czy zagra w Lidze Mistrzów. No to może być trochę mały problem. O, widzę, że tutaj scouting działa. Dobra, tego odrzucimy. Generalnie ile nasz scout jeszcze będzie? Aha, już opuszcza. Już opuszcza Nigerię. I w sumie ten wydaje się dosyć ciekawy, bo ma niezły potencjał. Możemy go spróbować wziąć. Podpiszemy z nim kontrakt juniorski. No tego możemy odrzucić. I będziemy musieli wysłać skauta do nowego kraju. A przynajmniej możemy to zrobić. I myślę, że to jednak zrobimy, bo oczywiście chcemy tutaj rozwijać juniorów, chcemy rozwijać wiślacką młodzież, która mam nadzieję, że wkrótce będzie znana na cały świat. Zresztą już wygląda to bardzo dobrze, bo mamy chociażby Jazgę, który zdobywa bramki w Lidze Mistrzów. Tak więc no bardzo mnie to cieszy. Jak tutaj wygląda budżet? Nawet nie mamy miliona, ale jeszcze nie zostały przyznane nagrody za Ligę Mistrzów i to jest też właśnie zależne od tego, kiedy te nagrody dostaniemy. Oczywiście za sam udział w Lidze Mistrzów już jest bardzo dużo pieniędzy, ale jeszcze oczywiście za wyjście z grupy będzie tych pieniędzy z pewnością dużo więcej. Tak ogólnie prezentuje się nasza drużyna juniorów. A kadra juniorska. Tutaj właśnie mamy naszego skauta ze Słowenii. Moglibyśmy rozpocząć scouting. Może teraz nie w Polsce, ani nie w Afryce. Myślałbym bardziej o tych rejonach bałkańskich. I w sumie ciekawą opcją mogłaby być tutaj Chorwacja. Bo Wisła ostatnio naprawdę nieźle tych Chorwatów ściąga. Tak więc możemy spróbować wysłać naszego skauta do Chorwacji na 3 miesiące. I kogo tutaj ma szukać? Myślę, że zawodników rozgrywających. Myślę, że właśnie teraz rozgrywający by się tutaj nam przydali na przyszłość. Tak więc do Chorwacji wysyłamy naszego skauta. No a my już będziemy przechodzić do spotkania z Manchesterem United. No jednak tutaj zagramy tym najmocniejszym składem, chociaż oczywiście Borussia nas już nie dogoni. To niestety jest ich problem, bo oni z Villarrealem nie wygrali. Tutaj ktoś jest niedostępny. Aha, Vélez miał pauzować. Gonzalez chyba też nie będzie mógł zagrać w tym meczu. Tak więc lekko nasz skład jest osłabiony, ale mimo wszystko jest nie najgorzej. No oczywiście to nie jest ten skład. Tutaj jest nasz skład najmocniejszy. Kamil Wojtkowski i kogo tutaj... Kto tutaj zagra zamiast Gonzaleza? Albo zagra Suarez, albo Basza, który będzie cofnięty. Może byśmy spróbowali tutaj cofnąć Baszę. Natomiast na środku zagrałby Perez albo Żurkowski. Może niech będzie Żurkowski, natomiast na ławce usiądzie Perez jako ewentualny zmiennik. No i myślę, że wygląda to naprawdę ciekawie.
Zobaczymy, jak nam w ogóle w tym meczu pójdzie. Tutaj chciałbym, żeby zagrał Stefanowicz zamiast Bartosza. No a na ławkę tutaj damy Carlitosa w sumie do pierwszego składu. Carlitos, Kolew będzie dzisiaj siedział na ławce. A przynajmniej rozpocznie ten mecz z ławki. No i tak się prezentuje skład wyjściowy na Manchester United. Miejmy nadzieję, że nie powtórzy się ten wynik z pierwszego spotkania i tym razem już zdołamy pokazać klasę. Tak więc rozpoczynamy. Przed nami ostatnia kolejka fazy grupowej. Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Obie drużyny będą chciały zakończyć rozgrywki grupowe z przytupem. Możemy spodziewać się więc zaciętej walki do ostatniej minuty. Dzisiaj Manchester United gra przeciwko Wiśle Kraków. No więc słynne Old Trafford. I tutaj będziemy mogli dzisiaj zmierzyć się z Manchesterem United. No, na pierwsze miejsce w Lidze Mistrzów w naszej grupie już szans niestety nie mamy, ale też również możemy się cieszyć, że niżej spaść również nie możemy. No, to tylko z Manchesterem tutaj przegraliśmy w Lidze Mistrzów. Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie zaznamy kolejnej porażki z tą drużyną. Z pewnością będzie to naprawdę ciężkie spotkanie, więc przyłożymy się tutaj z pewnością na maksa. A i zobaczmy, Carlitos już zdołał przejąć piłkę. Powoli tutaj ją rozgrywamy, chociaż uważajmy, bo możemy niebezpiecznie stracić piłkę i doprowadzić do kontry. Zobaczmy, jest zagranie, uderzenie i broni De Gea. Pierwsze uderzenie w tym spotkaniu i pierwsza akcja Wiślaków. Teraz mamy jeszcze rzut rożny, zobaczmy, wrzutka Kamila Wojtkowskiego, no ale De Gea tutaj piąstkuje. Jeszcze dogranie do środka, no i piłka została przejęta. Zobaczmy, Lukaku. Aj, niestety nie wyszła tutaj interwencja obronna, ale Lukaku przestrzelił. No i zobaczmy, Lukaku, przedarł się, zagranie do tyłu, uderzenie i całe szczęście, ale tutaj Juan Mata nie trafił czysto. Zobaczmy, piłka przeleciała wysoko, w sumie nawet nie nad poprzeczką, ale obok bramki. No i wkurzony Mourinho. Całe szczęście, nie straciliśmy teraz bramki. Zobaczmy, jest niebezpiecznie. Środkiem tutaj próbują zawodnicy Manchesteru i uderzenie Lukaku z voleja jednak tutaj prosto w ręce Lopeza. Pamiętajmy, że w ostatnim spotkaniu Wisły z Manchesterem United to właśnie Lukaku zdobył hat-tricka. Zobaczmy, Martial, uderzenie i łapie Lopez. No i zobaczmy, akcja Manchesteru, Lukaku i znakomicie obronił teraz Lopez. Pięknie zrobił to nasz hiszpański goalkeeper. No i teraz jest żółta kartka dla Żurkowskiego, bo tam był dosyć ostry wślizg. I sędzia tutaj ukarał naszego pomocnika. No, nieźle tutaj wjechał w nogi Walencji. Faul ewidentny, więc żółta kartka moim zdaniem zasłużona. W ogóle mamy dzisiaj pojedynek hiszpańskich goalkeeperów. Bo u nas oczywiście broni Lopez, który miał teraz znakomitą interwencję, ale niestety jednak piłka wpadła do bramki. Sekundy przed końcem pierwszej połowy tracimy bramkę. I gol Matića. No niestety. A oczywiście po drugiej stronie stoi David De Gea, czyli również bramkarz z Hiszpanii. No zobaczmy, jak tutaj to wyglądało. Znakomicie interweniował Lopez. Potem próbował interweniować znowu, jednak no tutaj Matić stał zupełnie sam, pusty. Nasi obrońcy naprawdę wpadli w chaos, że tak powiem, bo tutaj nawet nie próbowali tego Maticza kryć. No i jeszcze mamy szansę, ale nie, jednak sędzia nam przerwał w najgorszym momencie. Akurat wtedy, kiedy tworzyliśmy akcję. No i po pierwszej połowie mamy wynik 1-0 dla Manchester United. Ale trzeba przyznać, że oni tutaj grają trochę lepiej. W każdym razie Borussia prowadzi 1-0 z Villarrealem do przerwy. Zobaczymy, czy coś zrobimy w tej drugiej połowie. Statystyki prezentują się następująco. No tutaj dużo więcej jest strzałów ze strony Manchesteru, ale my też mieliśmy jakąś tam akcję. Więc no staramy się trzymać poziom i nie ma tutaj pogromu. Myślę, że to jest ważne. Oczywiście ewentualne zmiany. Może wejdzie za niedługo Leiva.
Albo też i Kolew, Bartosz. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Liczmy, że ta druga część meczu będzie dla nas przychylniejsza. I zobaczmy, jest dogranie do środka. Niebezpieczna okazja i Basza tutaj próbuje tę piłkę wybić. Jeszcze raz Basza. Będzie out. Oczywiście dla gospodarzy. Zobaczmy, Valencia, Mata, wrzutka. No i znowu udało się tutaj zażegnać niebezpieczeństwo, chociaż wciąż jest akcja. Kolejna akcja i zobaczmy, kolejna wrzutka. Tym razem zdołał złapać nasz bramkarz. Więc jest ok. A i teraz nie dogadał się tutaj nasz obrońca z bramkarzem. I znowu piłkę straciliśmy. No i uderzenie w słupek, ale był tutaj jeszcze spalony. Zobaczmy, Carlitos, uderzenie w słupek. Jeszcze będzie dobitka, ale nie udało się tutaj Jazdze dopaść do piłki. No i piłkę przejęli gospodarze. Znakomicie Wulnet Basza tutaj zainterweniował. Teraz zmiana w drużynie Manchester United. Właśnie gospodarze mają teraz rzut rożny. No i zobaczmy, piłka wybita poza pole karne. I udało nam się przejąć. Teraz Krzysztof Dżazga. Możemy tutaj wyjść z ładną kontrą. Zobaczmy, Kamil Wojtkowski niestety traci piłkę. Zobaczmy, Żurkowski, uderzenie z daleka i broni Dawid De Gea. No i będzie rzut rożny dla Wisły Kraków. Teraz szykuje się podwójna zmiana. Oczywiście jest też zmiana w Manchester United. Wchodzi Fekir. Natomiast u nas, tak jak mówiłem, podwójna zmiana. Lejwa oraz Bartosz pojawiają się na boisku. Schodzi Stefanowicz oraz Kamil Wojtkowski. Zobaczmy. Teraz jest wrzutka. Będzie uderzenie głową, do którego ostatecznie nie doszło, ponieważ piłka została wybita. I zobaczmy, teraz jest dogranie do przodu. Niestety, ale szpech, że tutaj Dawid De Gea tę piłkę obronił w taki sposób, że jednak do bramki nie wpadła, bo zobaczmy, tutaj nawet po odbiciu bramkarza ta piłka jeszcze mogła do bramki wpaść, jednak no tak się odbiła, że przeleciała nad poprzeczką. Mamy teraz rzut rożny. Może spróbujemy z dograniem do Carlitosa. Carlitos, jest wrzutka, no i teraz piłkę udało się wybić. I niestety ją chyba ostatecznie tracimy. No i zobaczmy, jest kontuzja jednego z naszych zawodników. Jest to środkowy obrońca, Arsenicz. Więc trochę jest problem z tymi środkowymi obrońcami. Bo ostatnio Gonzalez miał kontuzję, przez co właśnie w dzisiejszym meczu nie zagrał. A niestety teraz Arsenicz nie podnosi się z murawy i jesteśmy zmuszeni go zmienić. Całe szczęście mam jeszcze jedną zmianę do wykorzystania. No i wejdzie Suarez. Wejdzie Suarez. Miejmy nadzieję, że Arsenicz nie ma tutaj jakiejś bardzo poważnej kontuzji, chociaż zobaczmy, że upadł tutaj na murawę. Szczerze to nawet nie wiem dokładnie, co go boli. W każdym razie dowiemy się tego po meczu. Tymczasem mamy oczywiście rzut sędziowski. Zobaczmy, Jakub Bartosz. Jakub Bartosz wciąż jest przy piłce. Zagranie do Carlitosa. Piłka została wybita. Zobaczmy, Jong. I piłka ponownie wybita. No i próbujmy jeszcze tutaj coś trafić. Może akurat się uda. Bo teraz od dłuższego czasu Manchester United nie miał żadnej dobrej okazji. Natomiast my zaczęliśmy ładnie nacierać. Zobaczmy, teraz jest dogranie do Mkhitaryana. I nie ma bramki. Strzał niecelny. Było tutaj podanie od Ibrahimowicza, który o dziwo gra w tym meczu. No i teraz zaczynamy od bramki. Mamy jeszcze szansę na jakieś kontry. A i znowu tutaj niedobre rozegranie. Jednak Ibrahimowicz fatalnie przestrzelił. No i teraz już na poważnie, stwórzmy dobrą akcję. I zobaczmy ponownie tutaj słupek ze strony Martiala. Ponownie ten zawodnik trafił w słupek i ponownie był tutaj na spalonym. Naprawdę identyczna sytuacja do sytuacji, która miała miejsce parędziesiąt minut temu. No i teraz jest szansa jeszcze na ostatnią akcję, jednak piłka stracona. Więc raczej już tutaj nic nie uda się zrobić z naszej strony. Jedyne co, to możemy próbować przejąć piłkę, by nie stracić kolejnej bramki. No i już chyba nie zdążymy skonstruować kolejnej akcji, tak więc
Skromne zwycięstwo Manchester United 1-0 na koniec tej fazy grupowej. Jednak no, myślę, że oba kluby mogą się tutaj cieszyć. Manchester United z pewnością jest zadowolony, że wyszedł tutaj z grupy z pierwszego miejsca. Natomiast Wisła również odniosła niesamowity sukces, bo zdołaliśmy wyjść z grupy, co jest naprawdę historycznym osiągnięciem dla polskiej piłki. I zobaczmy, na którym miejscu będzie tutaj Borussia. Borussia wygrała 1-0 z Villarrealem, więc są nadal na miejscu trzecim i oni zagrają tutaj w lidze Europy w fazie pucharowej. Oczywiście możemy jeszcze rzucić okiem tutaj na naszą grupę w Lidze Mistrzów. Tak więc Wisła na miejscu drugim z 8 punktami, Manchester United na miejscu pierwszym. Oni mają 2 razy punktów więcej niż my. Borussia punktów 7, czyli 1 punkt mniej niż my. No i Villarreal z 1 punktem, 1 remis właśnie z Borussią. I to im dało oczywiście ostatnią lokatę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. No i zobaczymy, z kim zagramy. Pewnie za niedługo się o tym dowiemy. Naprawdę mnie to ciekawi, z kim tutaj zagramy w 1/8. Ajajaj, niestety Arsenicz ma zwichnięcie barku. Tak jak myślałem, to jest coś z górną częścią ciała. I nie będzie go przez 8 tygodni, więc 2 miesiące tutaj bez Arsenicza. Z tego co wiem, to Liga Mistrzów, faza pucharowa zaczyna się gdzieś w połowie lutego. No, czyli właśnie za 2 miesiące. Zobaczymy, czy tutaj Arsenicz będzie gotowy na spotkania w Lidze Mistrzów. Oczywiście na 2 mecz. Zobaczymy w ogóle, kogo tutaj wylosujemy. I jest nagroda z turnieju, tak więc zaraz zobaczymy, ile tutaj pieniędzy otrzymaliśmy. Już jest przełożone spotkanie, więc chyba zostały już tutaj wylosowane pary w 1/8 Ligi Mistrzów. Nagroda z turnieju 18,5 miliona. Naprawdę jest to ogromna kwota. Zobaczymy, co my z tym zrobimy. I słuchajcie, pytanie właśnie, czy to trafi bezpośrednio do budżetu, to jeszcze zobaczymy. Aha, budżet na najbliższy sezon. Czyli chyba teraz tego jeszcze nie dostaniemy. Więc obecnie raczej dużych transferów nie mamy jak wykonać. Najwyżej będziemy mogli ponegocjować z zawodnikami, oczywiście, żeby przyszli do nas po obecnym sezonie, no bo obecnie tych pieniędzy za dużo nie mamy. Ale dobrze wiedzieć, że na nowy sezon dostaniemy taki zastrzyk gotówki. Tak więc chyba teraz nie dostaniemy już żadnej premii. W każdym razie może jeszcze nam tutaj klub coś zarzuci na te okienko. I zobaczmy. W Lidze Mistrzów zagramy z Benficą. Z Benficą, więc to będzie na pewno ciekawe spotkanie. Pierwszy mecz 19 lutego. Natomiast rewanż gramy 13 marca. W ogóle jeszcze z Wisłą Płock będziemy grali w Pucharze Polski. No, myślę, że Benfica to jest rywal, z którym moglibyśmy naprawdę powalczyć o wyjście z grupy. Graliśmy z Villarrealem. Można powiedzieć, że to jest klub na dosyć podobnym poziomie. Chociaż jednak Benfica jest tutaj, myślę, że mocniejsza. W każdym razie jest szansa, że tutaj nam się uda powalczyć o wyjście do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Jednak do tego jeszcze mamy trochę czasu, bo to oczywiście dopiero w lutym. No i niestety jesteśmy obecnie na miejscu 4. Arka Gdynia tutaj wskoczyła na miejsce 3. I oczywiście jeszcze prześcignął nas Lech. Więc teraz gramy z Piastem i myślę, że te spotkanie moglibyśmy również tutaj przesymulować. Myślę, że powinniśmy zagrać tak w połowie tym składem mocnym, ale oczywiście niektórzy zawodnicy są bardzo zmęczeni, więc niektórych będzie trzeba tutaj wymienić. Gonzalez myślę, że może już tutaj zagrać, bo nie grał w meczu Ligi Mistrzów. Na środku myślę, że Perez wraz z Velezem, który tutaj nie grał w tym spotkaniu z powodu kartki. No i Villalba, a na ataku Kolew. Myślę, że tak to może się tutaj prezentować. No i zobaczymy, jak tutaj pójdzie naszym zawodnikom w tym spotkaniu. Tak więc będziemy teraz mieli symulację meczu z Piastem Gliwice. Bo jednak tych meczy nie chcę tutaj wszystkich rozgrywać. Gramy u siebie, więc myślę, że powinno być dobrze. No i to jest 3-0. Villalba, zobaczcie, zdobył tutaj 2 bramki. Natomiast Gonzalez jeszcze dołożył swojego gola, więc
Nasz środkowy obrońca po tej krótkiej przerwie spowodowanej kontuzją od razu zdobywa bramkę. Fajne zwycięstwo i dobrze, że tutaj gonimy tą Jagiellonię. Nie chciałbym trenować Boliwii. A na pewno nie w obecnym momencie, kiedy mamy tutaj naprawdę ważną, że tak powiem, sytuację w klubie, bo udało się wyjść z grupy w Lidze Mistrzów, co z pewnością jest bardzo duże osiągnięcie dla polskiego klubu. Natomiast w Ekstraklasie musimy tutaj nadganiać Jagiellonię, bo raczej chcielibyśmy mieć znowu te mistrzostwo. 8 zawodnikom kończą się kontrakty, więc zobaczcie, jest tutaj dosyć spora lista i będzie trzeba te kontrakty poprzedłużać. Ja się tym zajmę najprawdopodobniej między odcinkami. No a tymczasem będziemy już przechodzić do spotkania z Lechią i to będzie ostatnie spotkanie dzisiaj. Tak więc zagramy z Lechią, a w następnym odcinku już okienko transferowe. Jednak o tym więcej powiem później. Kowalski chciałby tutaj zagrać. Nie, to nie jest dobry pomysł. Bo on jest nadal naszym trzecim bramkarzem, więc myślę, że on jeszcze nie powinien tutaj grać. W ogóle jak tutaj wygląda sytuacja w tabeli? Jesteśmy teraz czwarci, bo wyprzedziła nas Krakowia, ponieważ oni grali jeden mecz więcej. Tracimy obecnie 11 punktów do Jagiellonii, więc nadróbmy teraz i wskoczmy na tę pozycję wicelidera, może się uda. No i właśnie gramy z Lechią. Myślę, że tutaj powinien zagrać jak najbardziej mocny skład. Tak jak możemy. Oczywiście teraz Suarez będzie, myślę, że tutaj podstawowym zawodnikiem jedenastki. Ewentualnie Basza może grać tam jako stoper, ale to jest taka opcja bardziej rezerwowa. No i myślę, że w taki sposób mógłby wyglądać nasz skład w tym spotkaniu. W taki sposób moglibyśmy zagrać. Tutaj może Stawanowicz jeszcze rozegra swój mecz. Carlitos myślę, że pójdzie na ławkę. I co? Myślę, że właśnie tak możemy rozpocząć te spotkanie ekstraklasowe. Liczmy na jak najlepszy wynik. Ewentualnie Chorążka tutaj zagra, bo Lopez grał ostatnio parę meczów. Więc niech zagra teraz Chorążka. Zobaczymy, jak on się tutaj spisze na bramce. Więc zaczynamy mecz z Lechią Gdańsk. Gramy na wyjeździe. Kłaniamy się Państwu i zapraszamy na mecz Ekstraklasy. A zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami, mam nadzieję, ciekawe i emocjonujące spotkanie w najlepszym krajowym wydaniu. Więc mecz z Lechią Gdańsk może być meczem nie najłatwiejszym, bo Lechia tutaj czasami naprawdę potrafi zaskakiwać. Miejmy nadzieję, że pójdzie nam dobrze, ponieważ gramy naprawdę tutaj składem najmocniejszym, jaki może być. Więc miejmy nadzieję, że uda się wygrać w tym spotkaniu i zdobyć 3 punkty. Zobaczmy, Krzysztof Dżazga. Krzysztof Dżazga ma sporo miejsca, jednak zagrywa do Kolewa i to jest 1-0. W 9 minucie Bułgar zdobywa kolejną bramkę w Ekstraklasie po podaniu od Krzysztofa Dżazgi, więc akcja dwóch naszych napastników. No i obejmujemy prowadzenie praktycznie na początku tego spotkania. Zobaczmy tutaj na powtórkę. Dżazga miał naprawdę sporo miejsca, Kolew bardzo ładnie się ustawił. Obrońcy Lechi tutaj nie zainterweniowali za dobrze i 8 gol Kolewa w Ekstraklasie. Zobaczmy Villalba, on też ma bardzo dużo miejsca, Villalba. No, ale nie wyszło za dobrze. Tutaj piłkę miał Dżazga, jednak została ona mu tak wybita, że w sumie wybił ją Dżazga. I to on jako ostatni dotknął piłkę. I zobaczmy, złe rozegranie obrońcy Lechii, jednak uderzenie z daleka Krzysztofa Dżazgi nie sprawiło problemów bramkarzowi Lechii. Zobaczmy, Krzysztof Dżazga. Krzysztof Dżazga, jest do rozegrania do środka i tutaj piłka została sparowana przez bramkarza. Jeszcze uderzenie z daleka, jednak będzie rzut rożny. Rozegrajmy to od razu szybkim podaniem, ponieważ myślę, że to jest bardzo dobry sposób na rozgrywanie rożnych. Zobaczmy, jest teraz zagranie do środka. No, tutaj nie dogadali się za bardzo zawodnicy Wisły.
Ale wciąż mamy piłkę. Zobaczmy, jest zagranie na prawo. Stevanović. Stevanović będzie wrzucał. I niestety ta piłka nie dotarła do drzazgi. On pewnie by to trafił, bo jest to dosyć wysoki zawodnik, a miał dobrą okazję do zdobycia bramki głową. No i zobaczmy uderzenie zawodnika Lechi. Piłka przeleciała nad poprzeczką, chociaż tutaj wybijał nasz obrońca, więc będzie rzut rożny. Zobaczmy, jest wrzutka, uderzenie głową i piłka trafia w poprzeczkę. No było tutaj naprawdę gorąco w naszym polu karnym. Taka zupełnie niespodziewana sytuacja Lechi, bo pierwszy raz tutaj praktycznie mają piłkę w tym spotkaniu, a już mieli naprawdę realną sytuację na zdobycie bramki, ale teraz Kolew, no musieliśmy tutaj próbować uderzać, chociaż jeszcze udało się piłkę przejąć. Ostatecznie ją straciliśmy. A i Haraslin, niestety ta piłka przeszła tutaj do zawodnika Lechi i mogło być naprawdę niebezpiecznie, jednak strzał dosyć słaby. Piłka obroniona przez naszego bramkarza, będzie rzut rożny i udało się tutaj piłkę wybić. No i ostatecznie zdołaliśmy ją przejąć. I przerwa. Do przerwy prowadzimy wynikiem 1-0. I zobaczmy, jest wypuszczenie do przodu. Niestety mamy 1-1. I jest wyrównanie. I autor tego gola to Paiszo. Tak więc mamy teraz wyrównanie w 60 minucie. Po godzinie gry udało się tutaj zawodnikom Lechi wyrównać. No i niestety mamy remis, ale myślę, że tutaj jeszcze możemy spokojnie powalczyć. Czasu jest dużo, więc ten czas wykorzystajmy. Pierwsza bramka Marco Paiszo w tym spotkaniu i miejmy nadzieję, że ostatnia. Zobaczmy, Stevanović przedra się w pole karne i to jest 2-1. Ależ zaskakująca akcja obrońcy Białej Gwiazdy. Tak więc mamy bramkę Stevanovicia i zupełnie tutaj nie spodziewałem się, że ten zawodnik będzie w stanie zdobyć bramkę. Tak więc tutaj szybka odpowiedź naszego zespołu. No i z powrotem jesteśmy na prowadzeniu. Ładnie tutaj Stevanović wbiegł w pole karne. Zdołał minąć obrońców i uderzył po ziemi, pokonał Kurczaka. No ale strzał był praktycznie nie do obrony z tak bliskiej odległości. Tak więc wychodzimy ponownie na prowadzenie. No i teraz faul Sadloka. Co tutaj zrobi sędzia? Pokazuje naszemu lewemu obrońcy żółtą kartkę w 70 minucie. Zostało 20 minut do końca spotkania. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale wynik jest naprawdę sprawą otwartą, bo Lechia tutaj może w każdej chwili stworzyć kontrę i teraz sędzia tutaj pokazuje niestety kolejną żółtą kartkę, bo przybliżyliśmy się tutaj w murze i Veles teraz otrzymuje kartkę żółtą, więc dwie żółte kartki w sumie niezbyt potrzebne, ale teraz udało się piłkę przejąć. Zobaczmy, Carlitos, jest uderzenie i broni bramkarz. Mogliśmy mieć tutaj gol dla Białej Gwiazdy, jednak Carlitos uderzył tak, że bramkarz Lechi tutaj zdołał obronić. No i będzie rzut rożny. Zobaczmy. Krótkie dogranie do Carlitosa. No i niestety straciliśmy piłkę, nie tego chcieliśmy. Chcieliśmy raczej tę piłkę bardziej przytrzymać. A teraz niebezpieczna akcja Lechi, to będzie kontra. Ale udało się teraz piłkę przejąć i na spokojnie. Mamy dużo czasu, prowadzimy. Byleby tutaj nie zrobić jakiejś głupiej straty. Young. Carlitos. Zobaczmy, Carlitos ma sporo miejsca. Carlitos uderzenie i łapie Dušan Kučak. I to jest koniec tego spotkania, tak więc 2-1. Wygrywamy z Lechią, czy punkty wpadają na nasze konto? Generalnie, co raczej my mieliśmy przewagę w tym spotkaniu. Zresztą po statystykach tutaj, liczbie oddanych strzałów, można stwierdzić, że jednak my tutaj trochę bardziej przeważaliśmy. No i z pewnością mnie to cieszy. Teraz jesteśmy
drużyną, która zdobywa 3 punkty w tym spotkaniu i jest wiceliderem Ekstraklasy, tak więc Lech się potknął, Arka również i jesteśmy na miejscu drugim. Tracimy 8 punktów do pierwszej Jagiellonii, więc jeszcze trochę będziemy musieli tutaj ponadrabiać. A w następnym spotkaniu, słuchajcie, okienko transferowe i nie wiem, czy tutaj będzie nas stać na jakiekolwiek transfery. Jestem pewien, że macie tutaj parę ciekawych propozycji, jednak wiadomo, tutaj jest kwestia finansowa. Zobaczymy, czy nam tutaj klub przekaże jeszcze jakieś pieniądze. Niestety, jeżeli tych pieniędzy nam nie przekaże, to raczej tutaj na rynku nie poszalejemy. Ale też oczywiście będziemy myśleli tutaj o jakichś transferach z naszego klubu, ponieważ myślę tutaj o sprzedaniu niektórych piłkarzy, ale których to już dowiecie się w kolejnym odcinku. Tymczasem ja wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Cześć, na razie.